Przed nami wielkie wydarzenie, bowiem będziemy podchodzić po raz trzeci do próby pobicia rekordu Polski w najdłuższym pierniku w Polsce. Oj, długi, długi. A jaki był w zeszłym roku? O proszę pana, no już jestem w takim wieku, że nie pamiętam. Badania już dwie części piernika są ułożone, także jedna za drugą. Zaraz będzie masa, która będzie wypełniała te spoiny pomiędzy częściami. Będzie także posypka bardzo smaczna. Ja akurat używam jednej sprawdzonej receptury, która jest oparta na bazie bardzo dobrych składników. Jest to masło, jest to naturalny, tylko i wyłącznie naturalny miód. Oczywiście przyprawa piernikowa domowej roboty. Oprócz tego ja na przykład dodaję czekoladę. Kiedyś się piekło pierniki, teraz raczej człowiek idzie i gotowe dostanie. Nie, ja ze słodyczy jedynie śledzie. Na pewno obijemy rekord. Mam nadzieję, że się uda. Pewno, że tak. No jakże, jak nie komu, jak nam Polakom. Piernik musi być równy, musi mieć co najmniej 5 cm szerokości. Jeżeli jest on zrobiony tak, jak mamy tutaj, na oddzielnych blachach, te wszystkie kawałki muszą do siebie przylegać. Nie może być żadnych przerw pomiędzy tymi poszczególnymi blachami. Mamy rekord! Szanowni Państwo, po pierwsze mamy rekord. Gratuluję i dziękuję wszystkim za to wsparcie, za doping. Muszę Państwu powiedzieć, że jest ponad 50 metrów, a dokładnie 51,40 cm. Brawa! Radio Wrocław. Najlepsze w 2017 roku.